W ostatnim czasie w Polsce wokół tej nieszczęśliwej, nieszczęsnej, można powiedzieć, ustawy IPN-owskiej dotyczącej właśnie tak naprawdę nie wiadomo do końca czego, ale skierowanej przeciwko tym, którzy mieliby oskarżać naród polski czy Polaków o naruszanie prawdy historycznej, że Polacy przyczyniali się do Holokaustu, czy ten drugi aneks ukraiński dotyczący ukraińskich nacjonalistów, wylewa się jakaś demoniczna fala antysemityzmu. Sam spotykam się z wypowiedziami ludzi, spotykam się z komentarzami nazywanymi hejtem pod tekstami, również w swoim dużym takim tekście o Janie Pawle II, Kościele i relacji do Żydów. Zastanawiam się, skąd to się bierze i niestety moje myślenie jest bardzo smutne, że bierze się to z ciągle żywego antysemityzmu, który ma swoje korzenie chrześcijańskie. Mówi o tym niedawno w udzielonym wywiadzie w Gościu Niedzielnym arcybiskup Grzegorz Ryś, który jest historykiem Kościoła i któremu dziennikarz zadaje takie banalne pytanie, no, że Niemcy przyznali się teraz, że odpowiadają za obozy koncentracyjne, obozy zagłady. Arcybiskup Ryś mówi, ale dlaczego mieliby się przyznać? Przecież to jest prawda oczywista. I stawia pytanie, ale przecież oni się nie wzięli z kosmosu. Oni mieszkali w centrum chrześcijańskiej Europy i przypomina jako historyk te momenty, kiedy mówi się o getcie, to getto nie wymyślili naziści. Getto było już w XVI wieku w Rzymie założone przez papieża. Ktoś powie, dobrze, dla ochrony trochę Żydów, żeby mieszkali w jednym miejscu, ale ono było jakoś dyskryminacją. Kiedy jest mowa o tym, że Żydzi od lat 30. w Niemczech, a potem w całej Europie musieli nosić gwiazdy Dawida, czyli zewnętrzne takie napiętnowanie na swoim ubiorze. Arcybiskup Ryś przypomina Sobór Lateneński IV, który nakazał Żydom noszenie oznak wyróżniających ich spośród chrześcijan. Ale to są tylko dwie tezy. Trzecia, bardzo silna, która ciągle się pojawia o tym, że Żydzi odpowiadają za zabójstwo Chrystusa. To jest kwestia niezgodna z nauczaniem Kościoła. Tak samo odpowiedzialność zbiorowa, kiedy tłum żydowski krzyczał krew jego na nas i na nasze dzieci, kiedy zabijano Chrystusa. Nie można przenosić tej odpowiedzialności na cały naród, nie można przenosić na całe społeczeństwo. I myślę, że musimy cały czas kształcić siebie jako chrześcijan, jako katolików, żeby zobaczyć, że antysemityzm i rasizm, jak to powiedział Jan Paweł II, po Holokauście jest po prostu grzechem i nie powinien mieć miejsca w naszym życiu, w naszym nauczaniu.